Witam was bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmie chciałbym mówić tryb serwisowy wyświetlacza, lub inaczej test wyświetlacza w zegarku Casio g ga GA2011AER. Do podstawowego trybu serwisowego wchodzimy przez jednoczesne naciśnięcie przycisków adjust, mode oraz forward. Zobaczmy jak to zrobić. Nacisnęliśmy ten, ten i ten przycisk, czyli Just Mode Forward. Jesteśmy w, w pierwszym ekranie trybu serwisowego. Ekran, jak widzimy, nie wyświetla wszystkich segmentów, ale dzieje się inna ciekawa rzecz. Spróbujmy sobie to zbliżyć: mianowicie co jedną dokładnie sekundę, o jedną działkę przesuwa się nam wskazówka odpowiadająca za prędkość stopera. Jest to swoisty test silnika krokowego i test ten dotyczy tylko wskazówki tej stopera. Nie wiem dlaczego nie, nie dotyczy to wskazówek tutaj tych głównych, natomiast widzimy, że ten silnik krokowy działa, porusza się on dokładnie jedną sekundę i, i tak to wygląda. Przechodzimy zatem dalej, Mamy przycisk forward i w tym momencie wyświetla nam się nazwa yy, nazwa modułu, przynajmniej teoretycznie, ponieważ numer modułu w tym zegarku jest zupełnie inny. Zobaczmy, jest to 5229, natomiast moduł 5082 jest bardzo zbliżony do modułu 50 81, który w zegarku, który niebawem będę Wam prezentował. Tutaj mamy ga b 4 AER z modułem 5081. Wygląda on tak. I, on, I moduły z punktu widzenia technicznego są identyczne. One mają tylko inny rozstaw wyświetlaczy. W innym miejscu jest ten prędkościomierz. Natomiast moduły jako takie są identyczne. Także bardzo możliwe, że to co jest tutaj wyświetlane to jest właśnie dwie wersje modułu, a, a, a występują one w różnych zegarkach pod różnymi nazwami. Także tak to wygląda. Kolejną pozycją menu będzie wyświetlenie wszystkich możliwych segmentów wyświetlacza, no i postaram się je pokrótce omówić. W lewej części wyświetlacza mamy siedem pełnych ósemek, czyli mamy godziny, minuty, i tutaj na dole mamy sekundnika w trybie stopera te trzy ósemki oznaczają dziesiąte, 10 setne i tysięczne części sekundy. W górnej części tego lewego wyświetlacza mamy oznaczenie PM dla trybu 12 godzinnego dla wskazania od godziny 12 do 24. Mamy również oznaczenie DST, czyli gdy mamy włączony jesteśmy w trybie Daylight Saving Time, czyli czasu letniego, wtedy wyświetla nam się ikona DST. Mamy cztery, cztery ikonki. One są bardzo mało widoczne, ale trzeba wiedzieć gdzie, gdzie one są. Mamy ikonkę alarmu. Tutaj to jest ta jasna kropeczka tutaj. Mamy ikonkę SIG, czyli sygnału równej godziny, to jest tutaj. Mamy ikonkę LT w tym miejscu oraz mamy ikonkę SNZ, czyli snooze w momencie, gdy aktywny jest alarm śpiocha. Po prawej stronie zaś mamy yy, w zasadzie dwa wyświetlacze, dwie części wyświetlacza siedmiosegmentowego, przepraszam, nie siedmiosegmentowego, tylko DOT MATRIX. I tutaj ta kreska pomiędzy tymi dwiema częściami to nie jest błąd. Tutaj faktycznie nie ma pikseli, ponieważ tutaj wyświetlany jest jeden znak, a tutaj wyświetlane są znaki oraz grafika. Dlatego też jeżeli u Was też się wyświetli to z kreseczką, nie przejmujcie się tym, to nie jest błąd wyświetlacza, tylko po prostu on jest tak skonstruowany. I tutaj na obwodzie... Mamy oznaczenia prędkości, które są powiązane tutaj z tym analogowym prędkościomierzem. Tutaj analogowy prędkościomierz w trybie stopera pokazuje wartości od 0 do 100, natomiast w trybie. W, przy wartościach powyżej 100 pokazują nam tutaj wartości od 100 do 1000. Tutaj 5 działek na dolnym wyświetlaczu to jest od 100 do 500. Tutaj mamy 600, 700, 800, 900 i ten trójkącik oznacza tutaj jest wskaz, wskazanie na 1000. Teraz widać, widać tutaj ten 1000 w świetle. Natomiast gdy wartość jest powyżej 1998, bodajże, to wtedy strzałeczka tutaj ustawia się na to czerwone pole over. Czyli, że prędkość przekracza, przekracza maksymalny zakres wskazania. Kolejną pozycją tego trybu serwisowego będzie wyświetlenie takich co drugich pikseli. Tutaj po lewej stronie to jest taki w pewnym sensie miszmasz, natomiast po prawej stronie daje to fajny graficzny efekt, bo to jest taka szachownica z tego wyświetlacza do Matrix. kolejną pozycją będzie już powrót do trybu timekeepingu. Jak widzieliśmy, wskazówki w trybie serwisowym zatrzymują się i po powrocie do trybu timekeepingu ustawiają się na właściwej pozycji zgodnej z aktualnym zegarem. To była jedna funkcja jeśli chodzi o tryb serwisowy. Teraz zobaczmy sobie drugą, chyba ostatnią w tym zegarku, o innych nie wiem niestety. Do drugiej wchodzimy przez, przez jednoczesne naciśnięcie przycisków adjust, mode oraz reverse. Zobaczmy. Raz, dwa, trzy. Jest. I teraz pojawiło nam się oznaczenie TLT. Co ono oznacza? Oznaczenie TLT to jest test funkcji tilt, czyli funkcji przechyłu zegarka. Funkcja przechyłu jest w tym zegarku potrzebna do automatycznego uruchamiania podświetlenia, gdy zegarek zbliżamy do twarzy i zobaczmy, czy ta funkcja w tym zegarku działa. Zegarek w tym momencie jest w pozycji zbliżonej do poziomej do e, względem Ziemi. Przechylamy go sobie w naszą stronę i po lewej stronie pojawiły nam się cztery ósemki. Natomiast gdy cofamy go do pozycji poziomej, jeszcze dalej trzeba zrobić to nie za poziom, nie wiem czy to będzie widać. O, zniknęły. I jeszcze raz. Przesuwamy do nas. Pojawiają się. Cofamy pomalutku. O, jest. Już zniknęły. Yy, dzięki temu pojawieniu się i znikaniu tych czterech ósemek w odpowiednich pozycjach widzimy, że yy, funkcja tilt jest działa, jest sprawna. Yy, także także z nią jest wszystko w porządku. Do, do tego służy to ustawienie. Znaczy nie ustawienie, tylko ten tryb serwisowy. I naciskając dowolny przycisk przechodzimy do trybu timekeepingu. Także to było wszystko, jeśli chodzi o tryb serwisowy. Nie znam dokładnie wszystkich zastosowań tych ekranów, zwłaszcza tego pierwszego, także jeżeli macie jakąś wiedzę na temat, zapraszam do podzielenia się nią w komentarzach. Jeżeli film Wam się podobał, zapraszam do pozostawienia łapki w górę pod filmem, jak również do subskrybowania mojego kanału, jeżeli jesteście zainteresowani innymi filmami o zegarkach Casio O o już ustawieniami, prezentacją tego zegarka ogólną i innymi zegarkami Casio G-Shock oraz Casio Baby G. A tymczasem dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego filmu i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych.